Uwierzycie, że myślałem, że to już jest koniec tego napadu? Naprawdę, Super Lama w grze i też okazuje się, że Super Lama umysłowa. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ej, w sumie... Wow, co to kurde było? Co to było? Ja chciałem tylko sobie zasalutować jeszcze, a to jakiś koleś nieproszony pojawia mi się w mieszkaniu, no co się dzieje? Nie, dobra, kochani. Siema wszystkim, witam was bardzo serdecznie, jestem Piechol. Finał napadu jeszcze przed nami, uwierzycie, że ja myślałem, że tu już jest koniec? Serio. Dobra, jedziemy z tym koksem. Finał napadu trzeba zorganizować, Matrix i Daria może jeszcze będą, jeżeli mi się poszczęściło. To jest cały czas ta sama sesja nagraniowa, bo się skapnąłem tuż po nagraniu, że to faktycznie nie jest koniec. Więc trzeba finał jeszcze rozegrać, aż chciałem do Wieśka usiąść. Nie, bo tak serio, z Wiedźminem jestem dopiero tuż po Krwawym Baronie. Albo tak właściwie na samej końcówce. Więc wypadałoby troszeczkę tam ruszyć z kopyta. Proszę bardzo, Daria już jest. Dobra, wszyscy z ostatniego napadu. Po prostu. Daria już dołącza, teraz tylko Matix. Chyba, że już zajął się czymś innym. A nie, zaproszenie przyjął. Dobra, więc tak, skoro wy wszyscy tak, to zróbmy teraz otwarte. Członkowie ekipy, bam! Znajomi, bam! Z bieżącej sesji nie wiem nawet kto jest, kurde, serio. Ej, parę osób jest. Jest ktoś z polskiej ekipy może jakiejś? Nie, chyba? Nie, dobra, to nie ma co. W takim wypadku, czy... Ej, tylko Olimpia, proszę bardzo. Jednak jak ktoś ze znajomych dołącza. Co prawda nie ta ekipa. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Widziałem tą poruszającą się ikonę od mikrofonu, więc może być po raz pierwszy ta sytuacja, że ktoś się odezwie do mnie, a ja nie będę mógł się odezwać do niego. Bo póki co tylko o tym mówię, a sytuacja faktycznie nie miała miejsca jeszcze. Nie, ale dobra, znowu się czuję jak taki kurdupel obok koszykarzy. No spójrzcie na te levele. Ale dobra, mam nadzieję, że to nie będzie miało realnego przełożenia na grę, no bo... Nie można być Super Lamą w grze jednocześnie Super Lamą umysłową, bo się myślało, że to już koniec napadu, a dodatkowo jeszcze. Ej, co to jest robić? Tak nie robi gospodarz. Zwłaszcza z kobietą. Przecież to Daria. According to my sources, well, Mr. Percival won't be successfully bidding on any government contracts if he can't stop himself from being robbed. You'll be fine. Just gonna require a little bit of finesse. No, jakby tej finezy nam nie brakowało wcześniej. Ground crew, all of you will be flying in together. Ground crew is going to jump into the labs, set off the EMP, make their way toward the information we're after while the power is down. Chopper crew holds position in the air, deals with incoming security teams. Once the ground crew has what we're after, you coordinate an evac and meet my contact with the file. Are we clear? Tak, tylko nie wiem jakim cudem mogłem zapomnieć, że podstawienie ciężarówki z EMP to już nie jest koniec. Że zostawienie ładunku, a jego detonacja, no to są dwie zupełnie różne rzeczy. Ale spoko. Stay strong. I love you all. Love you. Tak, I love you all, I love ya. Przetłumaczyli jako buziaki, buziaki. Dobra, spoko. O kurde, nagroda ponad pół bańki. No to nie no, faktycznie to trzeba inaczej. Mogę być pilotem, a mogę być też strzelcem. Nie, może najpierw tak, faktycznie ustawmy po 25 dla każdego. Żeby nikt się nie czuł pokrzywdzony. I teraz tak, może ja będę jednak strzelcem, pilotem, strzelcem, pilotem. Kurde, wolałbym być strzelcem. Aha, więc teraz tak, to jest czas zmienić na pilota. Dobra, pięknie. Jak na moje chyba może być, prawda? No to jedziemy z tym koksem, kochani. Mam nadzieję, że nikt się nie obrazi o przydzieloną rolę. No po prostu tak było. Zmieniłem tylko, żeby po prostu jak najmniej zmieniać, dostosowałem do siebie. Potwierdź. What? Czemu 4 minuty mam czekać? Czemu mam czekać 4 minuty? Co? A fuck! Jak zwykle! Jak zwykle, ja zawsze to robię, zawsze. Ten pełen nieogar w menu. Super. Dobra, może ta... Dobra, wojownik będę strzelał przecież. Ready. I co, bez masek teraz? Wjeżdżamy z
otwartą przyłbicą? Jak tak można? Przecież to jest... To zostawi pewien ślad w naszej kartotece kryminalnej, prawda? Dobra, najwidoczniej nie. Dobra, jakie ma wygląda zacnie? Jakby miało się to wszystko udać. Dobra, moje auto... Kurde, gdzie jest moje auto? I czemu tak daleko? Nie, serio, czemu moje auto jest gdzieś tam? Wow. Dobra, jeżeli Matrix po mnie nie podjedzie, no to pojadę swoim. No ale chyba to zrobi, bo słyszę ze sobą dźwięk samochodu. Dobra, może być z Darią tym razem. Zobaczymy, czy prowadzenie insurgenta tak samo dobrze wychodzi, jak prowadzenie tego pojazdu. A co to tak właściwie jest? Przypomnijcie mi. Progen T20... Co to jest za auto? Czyżby kolejna... A właściwie pierwsza część odnaleziona przeze mnie tej łatki, brudnego szmalu 2? Ej, bardzo możliwe. Ale głowy sobie za to nie dam uciąć. Oj, co to nie. Co bardzo go lubię. To właśnie zawartość. Nie część zewnętrzną, ale zawartość jest w miarę, bym powiedział. No brakuje piątej klepki, no ale nie można jeść wszystkiego. Dobra, ale czy my na wszyscy na pewno mamy jechać w to samo miejsce? A Daria się lubuje w takich klaksonach melodycznych. No ale jakby nie trzymała wciśniętej lewej gałki, czyli tego co odpowiada za klakson, to może by na tych zakrętach pewnie wypadała i nie zderzała się z innymi. Nie wiem, po prostu strzelam, szukam przyczyny. Ale patrzcie, wyczekała, no kurczę, pięknie. Ej, moment, a może mnie słychać, może mam włączony mikrofon? Ej, nawet bym się nie zdziwił, tylko który? Jeden mikrofon, jaki teraz mam, to jest ten w słuchawkach, a słuchawki są podłączone do telewizora, więc no nie ma no to się nie przykłada po prostu. Nie to połączenie, nie to wejście. No i piękne lądowanie z telemarkiem, no gratuluję umiejętności, Daria. Cze i Tary, widzieliście tą rejestrację? Ej, kurde! Ja chyba takiej nie mam nawet. No to pięknie. Jest też logo? No nie wierzę. Są ludzie, którzy lepiej reprezentują mordercze lamy. Ode mnie. No i ta muzyczka idealnie się pasowała. Nie, naprawdę rozpiera mnie duma, jestem w szoku. Nie spodziewałem się takich uczuć włączając GTA Online dla was dzisiaj. Serio. Nie, pięknie, pięknie. Kurde. I teraz w tym momencie jest mi tak przykro, że taki przestój jest z odcinkami na kanale. Ja mam wrażenie, że kogoś zawiodłem. No ale w pierwszej kolejności, no wybaczcie, ale nie mogę zawieźć rodziny, a tam czekają na wyższe wykształcenie. Choć sobie licencjat jest poniekąd wyższym. No w sumie technicznie jest, ale praktycznie no nie. Więc trzeba zdobyć to AMG z przodu jeszcze. No bo nic się nie wpisuje, no sorry. Trochę słabo. No ale to już chyba tutaj, prawda? Gdzieś niedaleko. No bo co jak co, możecie mówić o mojej pamięci, że jest dziurawa i w ogóle, no ale rozpoznaję ten ostatni fragment, więc nie wiem tym bardziej jak mogłem o nim zapomnieć. Kurde, no jak to latem? Leciała niecna mucha i usiadła na ekran. Trzeba ją szybko strącić, zanim mi nasra na matrycę, no po. No. Inaczej już wyrobiłem sobie ten nawyk łapania owadów, jak do mnie podlatują. Zazwyczaj są to komary, ale też zazwyczaj powiem wam, że uda się złapać to pierwszym razem w rękę. No i czuję się wtedy jak mistrz karate czy innej wschodniej sztuki walki. No tam, kurczę, w trakcie medytacji z pałeczkami nawet muchę byliście w stanie złapać. No ja tylko w rękę, no ale ej, zawsze coś. Powiedziałem, że chodzi o technikę chwytu po prostu. Że moja dłoń zamyka się jak rosiczka. Ta mięsożerna roślina. Ej, dobra, już jesteśmy, więc może tu już warto zwolnić, przyczaić się. Nie, wcale nie. Nie z tymi ludźmi. Nie, Daria, piękna podróż, dziękuję bardzo. I muzyka, i wszystko. Dobra, ja jestem strzelcem, ty jesteś pilotem. Nie, właśnie ty nie jesteś pilotem. Dobra, ja powinienem usiąść tutaj, prawda? Okej, wejść z kamery broni. Dobra, wszystko się zgadza. Czekamy tylko na pilota, czyli na Matrixa. No, tylko Olimpia wbił się w nasze tylne rewiry.
to może z tego nic nie wyjść. Ja chyba im się nie podobają przydzielone role. Dobra, brakuje Matixa. Gdzie jesteś? Mam nadzieję, że nie gdzieś bardzo daleko. A właśnie, insurgenta wiezie. No super, pięknie. Po prostu, kurde, świetnie. Jak my się podzieliliśmy, zgrabnie. Logistycznie to było idealnie rozwiązane, po prostu. Nie, na serio, dobrze, że nikt tego nie planował wcześniej, bo ten plan wtedy okazałby się bardzo kiepski. A tak bez planu, proszę bardzo, jakoś to wyszło. Ej no, kurde. Co ty z tym insurgentem zrobiłeś? Czy tym nikt nie będzie musiał jeździć teraz na przykład? Dobra, nie wiem, nie wiem, lecimy do strefy zrzutu. Proszę bardzo. Mam nadzieję, że się nie rozbijemy, ani że nie wypadniesz, mógłbyś zamknąć te drzwi. Ej, no patrzcie, automatycznie. No ta technologia. No, w ogóle pierwsze zdjęcie Plutona się pojawiło ostatnio. No i co sobie teraz powiecie? No, technika. Tak do przodu posyła ludzkość. Pluton, kurde, planeta karze. W sumie przez niektórych nie uznawana za planetę. Ostatnio. A jednak, na zdjęciu, jeszcze w dobrej rozdzielczości. Nawet już memy w internecie są na jej temat. Więc tylko zobaczyć, jak na którymś ze zdjęć niedługo pojawi się kosmita. Z wyciągniętym znakiem Wiktorii, czyli dwa palce wskazujące i środkowy. No albo kciuk w górę, też dobry znak, taki uniwersalny powiedzmy. No chyba, że jesteś nurkiem i wtedy jak pokazujesz kciuk w górę, to znaczy, że wypływasz, albo że chcesz wypłynąć. To wcale nie znaczy czegoś dobrego zawsze. Bo jeżeli wypływasz przed czasem, to raczej coś jest nie tak z twoim sprzętem, albo nie wiem, z tobą. Dusisz się albo coś. No, tam się pokazuje OK w inny sposób. Złączając palec wskazujący i kciuk, tworząc kółeczko i wyciągając tamte trzy pozostałe. No łatwiej by to było pokazać na zdjęciu, więc o, pokażę teraz, bam. No, w ten sposób pokazuje się OK, kiedy się nurkuje. Nie kciukiem w górę. No, sorry za dygresję, no ale zawsze czegoś się możecie dowiedzieć. Z tego programu Piechola na YouTubie. Kurde, trzeba się to nazwałem programem. Znaczy, programy od filmików na YouTubie odróżnia to, że programy mają jakiś program zaplanowany wcześniej, a ty nie. Nagrywać gry od początku do końca i czasami rzucać GTA. To jest plan póki co, ale to nie jest program. To nie jest program. Dobra, polecieli. Dobra, no to chyba teraz mogę już się skupić na drugiej kamerze, prawda? Jeszcze nie. Jak Night Vision? Po co Night Vision, jak tutaj kurczę jeszcze słońce świeci? No dobra, zachodzi co prawda. Chyba zachodzi albo wschodzi. Nie, raczej zachodzi, patrząc na godzinę. No ale kurde. Niech oni ładnie wylądują tylko. I w ogóle po co ten Night Vision, serio? To jest całkiem jasno, no chyba, że tam w środku nie będzie prądu właśnie za sprawą EMP. No i to by się układało psychologiczną całość, trzeba było słuchać tego, co ludzie w grze mówili do ciebie. Serio. Bo teraz wychodzisz na typowego głąba. Na umysłową lamę. Ej nie, to chyba określenie się przyjęło. Serio. Mam nadzieję, że nie przylgnie do mnie, ale... Umysłowa lama, no można komuś tak pojechać. No siejesz po prostu umysłową lamerkę, no. Tyle. Dobra, powstrzymaj ochronę. Trzeba się przełączyć. No gdzieś tam na dole, rzekłbym. No dobra, mam nadzieję, że naszych w tym momencie nie rozwala. Można to przybliżyć? Pewnie, że można. No kurde. Niczym prosto z drona. Nie wiem, taki film ostatnio o dronach, całkiem ciekawy. Good Kill z Ethanem Hawkiem. A, możecie sobie obejrzeć. Bo oczywiście wiem, jak to będziecie oglądać. No podejrzewam, mało kto z was pójdzie do kina. Nie, serio, nie widzę ich. O, ale jednak coś tu jest. No, kurde, czemu jeszcze nie eksplodował, no właśnie. No nie wiem, teraz to sobie Matrix myśli o moim strzelaniu, chyba że jestem delikatnie ślepy. No ale dobra, staram się jak mogę, no słońce bije w ekran, kurde, lato jest. Co prawda rolety zasłonięte, no ale nie działają w 100%, no. Tu nie ma kompletnej ciemni. Serio strzelam tak trochę na oko teraz. Po prostu patrzę na mapę i domniemam, że tam może ktoś być. Jak Chopper Team? No to nie no, najpierw Choppery chyba, prawda? Kurde, gdzie oni są? Halo? Nie widzę, pewnie za górką. Albo już gdzieś niżej, albo wyżej. No właśnie, wyżej. Tego nie wziąłem pod uwagę.
No kur... Wo, co to, po co nawroty? Totalnie zgubiłem cel. Przez chwilę. Dobra, ale skupmy się już na pomocy lepiej. Ja mam nadzieję, że w kogoś trafiam, bo naprawdę później w nagraniu to będzie inaczej wyglądało. Ale ten koleś tam, to jest pierwszy, jakiego autentycznie widziałem. Serio. Później ewentualnie zarysy samochodów, tak jak w tym przypadku. O, ej, moment, jak on to ten sam? Nie, no bez kitu. No słyszeć, słyszę, aczkolwiek no nie mogę się odezwać. Więc no, niestety, komunikacja, tak jak mówię, w jedną stronę tylko. Czyli ktoś mówi, ale nikt nie odpowiada. No tak samo jak z moimi filmikami na kanale. Ja wrzucam, a później ewentualnie odpowiedzi w komentarzach dopiero. Czekaj, ten samochód z kolei, kurde, niby gdzie jest? Tutaj podjeżdża. Shit, no co, zostawimy ich? Dobra, już bliżej i lepiej nie mogłeś ustawić mi tego helikoptera. Jak, czemu nie? Czemu nie można określić położenia drużyny? To jest bardzo ważne. Ej, kurde, gdzie oni się chowają? Serio, ja tu strzelam wszędzie i tam czerwonych ikonek nie ubywa. Może się chowają. Gdzieś. Dobra, ale przede mną to się można schować tylko na widoku, więc może faktycznie gdzieś tu ktoś jeszcze jest. O, moment, to nawet oni do mnie już strzelają. Nieźle. Dobra, jakby co, będziemy osłaniać ich wyjście, tylko kurczę, jeszcze z dwóch tutaj się kręci. Albo i trzech. No, ej, już widzę coraz lepiej. Nie wiem, czy to zasługa tego, że słońce zaszło w grze. Czy może chwilowo chmura przesłoniła słoneczko u nas tutaj w życiu realnym. No, po pierwsze samemu nie zginąć, no kurde. No, dobra, ale tam jeszcze jeden gdzieś. Czy to nie był ten? Dobra, i co z tego, jak tam jeszcze na dole jest od cholery. Patrząc na mapę, oczywiście. O, jakaś tam mróweczka była, no ej, czekaj, skieruj mnie w tamtą stronę. No nie mogę się obrócić. Tak z grubsza, ewentualnie w tą stronę spróbować. O, tu już lepiej. No, come on, no przecież widzę go i nie mogę zabić. Czy on tam leży martwy? Kurde, oni wybiegają autentycznie, zewsząd chyba. No, tam jakieś, kurde, kolejne mróweczki. No, ale dobra, na jakieś śmigłowce, tak? No, dobra, teraz dopiero mogłem. No, powiedziałbym, że więcej ich weszło, niż faktycznie była eksplozja na tym helikopterze. Dobra, z której, z tej? Jesteś, dobra, widzę. No, kurde, gim wreszcie. On na dole się robi nieciekawie. No, z wyprzedzeniem trzeba strzelać. Biorąc pod uwagę to, że jesteśmy tak daleko i prędkość wystrzałów, no kurde, troszeczkę bliżej, bo chyba nawet moje eksplozje nie dochodzą do ziemi. Dobra, drużyna ma dotrzeć, więc czekamy na flarę. Pięknie. Dobra, to może nie strzelajmy tutaj. Ale stop, widzę jedną osobę tylko. Gdzie jest drugi członek tego małego oddziału? Nie, serio? A my już możemy lądować chyba, prawda? Czy nie, Matix? Nie? Jeszcze nie możemy? Mi się wydaje, że tam jak najbardziej możemy już zniżyć pułap. Bo zaraz nas trafią i podpalą, no ej. Ej, przez chwilę myślałem, że to wodospad, to chyba tylko rozbijające się o brzeg fale. Kurde, nie widziałem tego wcześniej, ale moc! Nie, serio. Takich efektów próżno szukać nawet w grach traktujących o surfingu. Chyba, jeżeli jakieś są. Kiedyś miałem jedną, ale włączyłem raz i wyłączyłem. Nie, dobra, są wszyscy. No ale... Kurde, no ale wyląduj! No to było kiepskie lądowanie. Żeby nie powiedzieć, że spieprzone.
No dobra, proszę szybko się ładujcie, bo zaraz chyba śmigłem zaczniemy trzecią skałę. No, ale jednak się udało. Dobra, czy jednak kamera jeszcze się przyda? No, w życiu! Nie! Cholera, co to było? Totalnie przypadkiem bym sobie włączył single playera w tym momencie. No czajcie motyw. Jakbym sam to w ten sposób pospolicie spieprzył. Dobra, tamten chyba w pierwszej kolejności do odstrzału pójdzie. No. Kurde, rzekłbym, że już powinien spadać dawno. No ale nie. Trzeba go poprawić. No. Ale nie ja to zrobiłem, tylko minigun. A preferujesz z tej strony, tak? No i pięknie, dobrze mi jeszcze pomagają tymi miniganami z określeniem położenia buzardów. No w celności już mi nie pomogą, bardziej niż mogą. Tutaj tylko Matrix ma jakiś tam wpływ ewentualnie. Ale trzyma maszynę równo, jest bardzo dobrze. Żeby nawet, że jest dobrym pilotem, tylko nad lądowaniami jeszcze musi potrenować. A, no też się cieszę, że nam się udało, w przeciwieństwie do innych. Dobra, teraz tylko najprostsza rzecz. Dolecieć na miejsce i odstawić wszystkich w jednym kawałku. To nie jest trudne. Na samach nie jest trudne zabicie muchy, ale... Nie można zrobić tak, żeby jeszcze uszkodzić ekran, prawda? No co ja chcę, ale na nowy telewizor za 2000 nie mogę sobie pozwolić. No nie w trakcie wakacji, nie po wyjeździe nad morze, nie, nie, nie. Tylko weekend, ale 400 wyposzły. Czy warto tak strzelać po prostu? No kierunek chyba jest pilotowi znany, a policja nam niepotrzebna, więc może tak zluzujesz, bo zaraz wypalę... A nie, w sumie nie mogę nawet strzelić w nas. Przez chyba zaczepiamy typowo pod helikopterem. No dobra, ale nie chciałbym też, żebyś porozwalał osoby znajdujące się na miejscu docelowym. Bo wtedy raczej nikt nam nie zapłaci. No chyba, że mają gotówkę przy sobie i będziesz strzelał tak celnie, że nie trafisz w ogóle w walizkę z gotówką. No to wtedy ewentualnie można to rozkminić. Jakiś za i przeciw. Szybką burzę mózgów zrobić. Nie no dobra, bez przesady. Mordercze ramy grają zawsze honorowo. Nie, serio, teraz warto chyba włączyć normalną kamerę. Przyjrzeć się lądowaniu z innej perspektywy. No, czy tylko tamto było takie niewydarzone, czy tutaj też będą problemy. No wygląda, że miało być spoko. Chyba. Choć nie do końca, choć nie do końca. No, no dobrze, że kasenka nas uratowała, bo to by się skończyło eksplozją Valkyrii. Serio. Więc Matrix, masz coś, nad czym musisz popracować delikatnie jeszcze. But, and I'm serious now, as stupid as you are not going to talk about what happened here. Because your usefulness to us, well, it just ran out. And for God's sake, I hope you're professional enough to get rid of the evidence. Dobra. I czemu ja muszę trzymać ten granat? Dobrze, że przynajmniej razem z granatem dała też zawleczkę. A, po to. Koksy nie patrzą na eksplozję, ani nie są odrzucani przez falę uderzeniową. Tak swoją drogą. No, Igdaria, gratulacje. Choć zabrała się mój zaszczytny tytuł. Nie, dobra, sporo sianka wpadło. No faktycznie łup się nie zwiększył. No ale 135 tysięcy, tyle każdy otrzymał na swoje konto. No, więc chyba nie ma ludzi, którzy nie są zadowoleni po prostu. O, o coś, jakieś bonusy... Jakieś bonusy jednak będą. Jak nieukończone? Ktoś zginął? Serio? No dobra, chcesz doliczyć do zarobionej gotóweczki? No, JP-ki. Oczywiście. Reputacja cholernie wzrosła. No, ale ranga nie wskoczyła wyżej. Na 89, a coś mi się wydaje, że jak zbliżę się już mocno do setki, to już później nie będę na to patrzył zupełnie. Bo później jeszcze chyba autentycznie nic nie odblokowuje. Choć jeżeli jest inaczej, oczywiście wyprowadźcie mnie z błędu w komentarzach.
No ale dobra, chyba nie pozostaje chyba nic innego, jak troszeczkę poświętować ten udany napad i skończyć tą sesję nagraniową. Niestety. Więc teraz delikatnie poświętujmy, no a tuż potem skończymy. Skok na Humane Labs ukończony. Czy Lester się odezwie w sprawie następnego? Na pewno, tylko nie wiem jak szybko. O kurde, panie, jest gipka. Sympatia Peach. Taką maksywę, ej, taką maksywę, sorry, tam czytajcie w prawym dolnym narożniku. Nie powiedziałem na nią, no, niecenzuralnie, niekulturalnie. Ta pani jest tylko w pracy po prostu, rzućmy jej dolara. Nie, dobra. Kochani, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Od razu jak szasta pieniędzmi.